W najbliższy weekend odbędzie się gala UFC 292 w Bostonie. W walce wieczoru dojdzie do starcia o pas wagi kogucie pomiędzy panującym mistrzem Sterlingiem a Seanem Malleyem. Na tym etapie Sterling twierdzi, że jest najlepszym fighterem wadze koguciej w historii MMA. Tytuł mistrzowski zdobył w marcu 2021 roku w starciu z Petrem Janem. W pojedynku rewanżowym, do którego doszło rok później, obronił tytuł. Przed walką z Cejudo Sterling walczył w październiku 2022 roku i pokonał DJ'a Dillashawa. Sterling w zasadzie nie ma słabych punktów. Jego wytrzymałość jest fenomenalna, jest niewiarygodnym zapaśnikiem, który potrafi zarówno kontrolować, jak i podporządkować się swoim wrogom, a jego uderzenie, choć nie wstrząsające, jest wybuchowe i skuteczne. Sugar jest słabszym grapplerem, ale żyje i oddycha dla swoich powalających ciosów i gry z przeciwnikami. O'Malley ma nie tylko silną siłę nokautową i instynkt zabójcy, ale jego zasięg i trzymanie dystansu jest fenomenalne, co ostatecznie prowadzi do tego, że może mieć przewagę w stójce, ale w parterze może mieć wielkie kłopoty ze Sterlingiem. Bilans obu panów przedstawia się następująco. Jamajczyk stoczył 26 walk i wygrał 23 oraz przegrał 3 razy, a Amerykanin walczył 17 razy i wygrał aż 16-krotnie, przegrywając zaledwie 1 raz. Ja w tej walce typowałbym wygraną Sterlinga i to przed czasem.